dzieci, taki więcej od 89 roku. No bo mamy w życiu tylko jeden dom. W Irlandii, Londynie, Berlinie. Dokąd się wraca, gdy potrzebie. Nawet z najdalszych świata stron. Tu jest moje miejsce. Tu mam swój ciasny, ale własny dom. Cała być mi chleba z masy, aleś mi wszystko zeżarł. Szczęść Boże! Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej demonstracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Kochani, podnieście te wszystkie sztandary, flagi nasze do góry! I Solidarność! 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 W ostatnich dniach przeżywaliśmy rocznicę Poznańskiego Czerwca, Radomia, Ursusa i Płocka. Byliśmy tam na tych uroczystościach wspólnie i szefem regionu Poznania, Radomia, Płocka i Ursusa. To są bardzo ważne chwile dla Polski, bo Solidarność pamięta. Ale w takim dniu i w takich miejscach, mówiłem przed pomnikami w tych miejscach, że takie dni to nie tylko pamięć, ale wyciąganie wniosków na przyszłość. A ta władza dzisiaj nie wyciąga wniosków. Wtedy też rządzący nie chcieli rozmawiać. Nie chcieli rozmawiać z robotnikami. Dzisiaj jest to samo. Nie prowadzi się dialogu społecznego ze stroną społeczną. Prowadzi się tak zwany dialog obywatelski, czyli z nikim. Samym sobą. I to jest niedopuszczalne. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, aby upomnieć się o ten dialog. Przykre jest to, że rządzący powtarzają tą retorykę sprzed 35 czy 55 lat. 35 lat temu w Radomiu na robotników też mówili warchoły i chuligani. Dzisiaj jest ta sama retoryka rządzących. Kiedyś to była propaganda, a dzisiaj to jest marketing polityczny. Chcą z nas zrobić chuliganów, bandziorów, a szczególnie taki jeden, co się Niesiołowski nazywa. Dlatego jesteśmy dzisiaj ubrani tak. Jesteśmy związkowcami, Polakami, a nie chuliganami. Solidarność! Solidarność! Po 26 maja idziemy pod hasłem polityka wasza, bieda nasza. Solidarność upomina się o tych, którzy nie mogą się dzisiaj upomnieć swoje prawa. Chcemy zwiększenia płacy minimalnej. Chcemy, aby bezrobotni mogli się przekwalifikowywać, ale nie ma na to pieniędzy. Chcemy, aby w Polsce Polska w przyszłości mogła normalnie funkcjonować, aby nie były likwidowane zakłady pracy, a jest
wielkie zagrożenie, dlatego że dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca pakietu klimatycznego, emisji CO2 może doprowadzić, że w przeciągu kilkunastu lat stracimy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. To jest niedopuszczalne. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zaprotestować i przede wszystkim powiedzieć, my chcemy rozmawiać, my chcemy dialogu. To w 80 roku Solidarność wywalczyła demokrację i mamy prawo jako związki zawodowe przyjeżdżać i pokazywać swoje niezadowolenie. Polska nie jest zieloną wyspą, a chcę wam przypomnieć to, co premier pokazywał na zielonej mapie. Pokazywał, że są trzy obszary na zielono. Polska, Cypr i Grecja. Widzicie dzisiaj, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje w Grecji. Ale to nie jest tylko spowodowane kryzysem. Tam władza, rządzący też nie chcieli i nie chcą rozmawiać ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników. Rządzący w Polsce tak samo. Nie używają słów związki zawodowe, tylko będą rozmawiać ze społeczeństwem. Chciałbym jeszcze z tego miejsca zwrócić się do ludzi młodych. Kochani, obudźcie się! My tu jesteśmy w waszym imieniu. Płaca minimalna na poziomie 1386 zł brutto i umowy śmieciowe na czas określony, umowy zlecenia nie pozwalają wam rozpocząć normalnej pracy zawodowej. Dlatego wszyscy członkowie Solidarności, młodzi ludzie, warszawiacy, Polacy, nie siedźcie w domu, wyjdźcie spod telewizorów. Narzekacie, a nie ma was tutaj z nami. Rządzącym tylko o to chodzi. Obudźcie się! Obudźcie się! Obudźcie się! Obudźcie się! Obudźcie się! Dlatego dzisiaj tą naszą demonstracją pokazujemy, że trzeba wyjść. Żyjemy w wolnej Europie i wolno nam wyjść i demonstrować. Chciałbym na zakończenie podziękować. Podziękować wam, bo serce się naprawdę kraje, że jesteście tutaj wszyscy, że jesteśmy tutaj jako Solidarność po to, żeby zademonstrować. Dziękuję innym organizacjom związkowym, które są dzisiaj z nami. Dziękuję Juskowi Niemcowi. Szczególnie dziękuję Pawłowi Kukizowi, który był dzisiaj tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Szczęść wam Boże. Wyruszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Każdy, kto widzi, co się dzieje w tym kraju, powinien z nami iść, tak? Przecież to jest dość gołym okiem, dlatego zapraszamy. Myślę, że naprawdę... Wszystkiego dobrego!